Panie prezesie, Tłusty Czwartek to symboliczna nazwa dzisiejszego Dnia Piłkarza odnoszącego się do wyjątkowo obfitującego w sukcesy sezonu 2017-2018 w naszym klubie. Pana zdaniem najlepszy sezon w historii naszego klubu? No myślę, że tak. Faktycznie tak dobrego sezonu jeszcze nie mieliśmy. Także się obawiam tego o tyle. Można to sprzedać w ten sposób, że tak hucznie i dobrze tym Tłustym Czwartkiem rozpoczynamy obchody 25-lecia klubu. Atmosfera gorąca, wyniki tylko pozazdrościć niektórym, nawet większym klubom w naszym mieście. I no, od jakiegoś czasu łyknąłem baktyla, muszę powiedzieć. Ta szybkość, te zwroty akcji niedostępne na dużym boisku bardzo mnie ujęły, no a efekty drużyny już nie od dzisiaj wieloletnie i zarządzanie klubem pana prezesa po prostu budzi mój szacunek. Tu jeżeli chodzi o rekord, to jest to fantastyczne przedsięwzięcie. Kibicuję panu prezesowi od samego początku. No a przede wszystkim to jest moja dzielnica. To jest moja dzielnica i zawsze jak się coś dzieje, to chcę w tej dzielnicy uczestniczyć aktywnie. Faktycznie, tak jak pamiętam, pierwszy dzień piłkarza na zmodernizowanym ośrodku w 2001 roku, to szmat czasu, no to wtedy, no, teraz sobie pomyślałem, to wtedy miałem 40 lat, teraz można policzyć, ile teraz mam. Niektórzy dzisiaj wyróżnieni się rodzili wtedy. Tak, oczywiście. Biegną te roczniki, jest faktycznie tej młodzieży, dzieci coraz więcej, to naprawdę serce rośnie, między innymi dlatego, że ta szkoła jest. No jedyne, czym można się przejmować, że tego się już tu nie da napompować, żeby to było więcej. Ale pokolenia się zmieniają, bo tu już w takich kategoriach by trzeba mówić, a rekord dalej rośnie siłę i dzięki tym ludziom, którzy związali swoje kariery sportowe i swoje emocje właśnie z tym miejscem. Takie dobre wieści nie tylko na niwie sportowej. Tu podczas pańskiego wystąpienia wspomniał pan o tym, że jest duża szansa w porozumieniu z władzami samorządowymi na przedłużenie dzierżawy naszego ośrodka. Tak, to dla klubu jest taka podstawowa rzecz, to, że tu poczyniliśmy z własnych środków tak wiele inwestycji, to mogliśmy to czynić wiedząc o tym, że mamy swego czasu dzierżawę na 25 lat. No w tej chwili za 9 lat ta dzierżawa się kończy, w związku z powyższym, żeby myśleć o kolejnej modernizacji, a te modernizacje na takich obiektach sportowych ciągle są potrzebne. Chcielibyśmy mieć nowoczesny ośrodek, bo to jest podstawa, że tak wiele dzieci, młodzieży może tutaj rozwijać swoje zamiłowania, swoje talenty, swoje pasje, a od tego jesteśmy. Myślę, że zwłaszcza przy tych sukcesach byłoby nie w porządku, gdyby władze samorządowe nie brały tego pod uwagę i nie przystąpiły do rozmów.